To oznacza też silniejszą drużynę na wybory. Którzy w przeszłości tworzyli koalicję z PiS. Trzecia droga to jest trzecia droga, a nie trzecia, czwarta albo piąta trampolina. Będziemy rozmawiać o kierunkach kampanii wyborczej, w tym również będziemy rozmawiali o naszych kandydatach Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu i do Senatu. Rozmowy zaplanowano na sobotę. Wtedy zbierze się Rada Naczelna PSL. Ewelina Niemirka, Polsat News. Sprawiedliwość po 14 latach. Policjanci z łódzkiego archiwum X rozwiązali sprawę śmierci 33-letniego mężczyzny, który zmarł z powodu pęknięcia przemycanego w żołądku woreczka z narkotykiem. Za przemytem stoi kilku mężczyzn, których nie trzeba było zatrzymywać, byli już w areszcie. O szczegółach Nela Krzysztofowicz. Początkowo w tej sprawie zatrzymanych było czterech mężczyzn, jeden przebywał już na wolności, a trzech usłyszało już zarzuty. Również wobec nich zastosowano 3-miesięczny tymczasowy areszt. Taka jest decyzja prokuratury w Sieradzu. Ci zatrzymani mężczyźni mieli już wcześniej bogatą kartotekę. To mężczyźni w wieku od 42 do 60 lat. Na ten trop śledczy wpadli po 14 latach dzięki innej prowadzonej sprawie, w sprawie zaginięcia ponad 20 lat temu kobiety. Policjanci pracując nad sprawą zatrzymali 52-letniego mężczyznę do sprawy zaginięcia mieszkanki z Sieradza. Okazało się, że ma on również związek ze śmiercią tego 33-letniego mężczyznę. A intensywne czynności procesowe pozwoliły na zatrzymanie dodatkowo trzech mężczyzn, którzy nie tylko mieli związek ze śmiercią również tego mężczyzny, ale również z przemytem z terenu Polski na teren Wielkiej Brytanii znacznej ilości środków odurzających. Wszystko wskazuje na to, że ci mężczyźni to osoby, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej na arenie międzynarodowej i chcieli przemycić narkotyki z Polski do Wielkiej Brytanii. I ten 33-letni mężczyzna, który zmarł 14 lat temu, został pozostawiony prawdopodobnie przez swoich wspólników w lesie na granicy polsko-niemieckiej. Połknął on wcześniej worek z siarczanem amfetaminy i z tego powodu zmarł. Wszyscy podejrzani zostali oni zatrzymani przez prokuraturę w Sieradzu i postawiono im dwa zarzuty. Zarzuty dotyczą wewnątrzwspólnotowego usiłowania przemytu środków odurzających znacznej ilości w ramach tej zorganizowanej grupy, śmierci jednego z członków tej grupy i w związku z tym także udziału w tej śmierci poszczególnych podejrzanych. Tym zatrzymanym mężczyznom grozi 15 lat pozbawienia wolności, ale jest możliwe, że prokuratura w Sieradzu w toku śledztwa zmieni kwalifikację czynu. Dla wydarzeń z Sieradza Nela Krzysztofowicz. W wydarzeniach teraz pomoc, od której trzeba będzie odprowadzić podatek. Pan Marian z Ciechocinka przyjął do swojego domu uchodźców z Ukrainy. Żeby dostać od miasta dotację, musiał założyć działalność. Jak powiedział reporterom programu Interwencja, choć zapewniano go, że środki są objęte zerową stawką VAT, teraz fiskus żąda od emeryta prawie 40 tysięcy złotych. Robert Gusta. Jeden aneks. Marian Bukartek.